Raz, dwa, trzy, elektroniusy! Nie wiem, czy zrobię z tego regularny format, czy raczej będzie to jednorazowa wrzutka, ale że w ostatnim czasie sporo się dzieje w świecie Tesli, zarówno tej polskiej, jak i zagranicznej, to stwierdziłem, że nagram o tym film. Będzie on pomocny dla osób, które nie chcą się przekopywać przez różne fora czy grupy internetowe, a jednak chcą być na bieżąco. Kto wie, może w przyszłości rozszerzą to o inne marki i inne samochody elektryczne. Na razie jednak przejdźmy do dzisiejszego odcinka, a w nim... Nowy salon Tesli w Katowicach, do którego pojechałem osobiście. Nowe lokalizacje dla polskich superchargerów, a więc plany przechodzą w rzeczywistość. Przedliftingowe trójki oraz Y otrzymują światło matrycowe, a także stało się, nowa Tesla Model Y wjeżdża do Europy. Nie przedłużając, intro! Pierwszy temat to powstający nowy salon Tesli w Katowicach. Jestem obok Ikei na ulicy Roźnieńskiego w Katowicach. Za mną jest salon Mini i BMW Bavaria Motors. Jeszcze kawałek dalej jest salon Lexusa. I między tymi dwoma salonami jest taka lokalizacja, która trochę jest nieszczęsna, jeżeli kojarzycie salony, które tutaj się przewijają na przestrzeni różnych lat. Bo tutaj kiedyś była Honda, z tego co pamiętam. Chyba przez jakiś czas tu był również Opel. Potem był tu Land Rover i Jaguar i one też za bardzo sobie nie radziły. No i przez jakiś czas ta lokalizacja stała pusta i coś tu się zaczęło dziać. Widać, że pracownicy w środku mają co robić. Zmieniana jest instalacja elektryczna, oświetlenie. Na samym parkingu zauważymy też, że mamy rozkopaną kostkę brukową i mamy do niej poprowadzone kable do przyłączy. I coś mi takie jakieś skowronki wyćwierkały, że to są przyłącza do superchargerów, które z jednej strony, czyli od strony ulicy będą w ilości 6, od strony zakładu będą w ilości kolejnych 6, czyli razem będzie ich 12. I co najważniejsze, otwarcie jest planowane jeszcze na czerwiec tego roku, więc dzieje się, wam powiem szczerze, dzieje się. Czasami można się dowiedzieć, że ma być serwis, czasami można się dowiedzieć, że to tylko salon. Niemniej sam jestem szczerze ciekawy, czy faktycznie tu będzie serwis, czy może skończyć tylko na salonie. Jeżeli to będzie salon, to co będzie dalej z galerią katowicką? No na to niestety nie jestem w stanie uzyskać konkretnej odpowiedzi. Nawet jeżeli jakieś informacje próbuję uzyskać, to one są trochę sprzeczne. Miejmy nadzieję, że akurat Tesla będzie miała trochę więcej szczęścia niż wszystkie inne salony, które były tu do tej pory. I faktycznie powstanie z tego coś dobrego. Powiem jednak szczerze, jako osoba, która dość regularnie swojego czasu wracała tą drogą z Dąbrowy Górnej, lokalizacja jest dobra, ale ma swoje minusy. Albo inaczej, lokalizacja jest dobra, ale droga obok niej już niekoniecznie. Bo droga niemiłosiernie korkuje się w godzinach szczytu, często są tam różne drobne stłuczki, co tylko potęguje zjawisko, przez co w godzinach szczytu to jedna z bardziej zakorkowanych ulic w Katowicach. Umiejscowienie obecnego superchargera na Orlenie na Alei Murckowskiej jest według mnie dużo bardziej korzystne, ale niestety ptaszki ćwierkają, że Tesla i Orlen kończą swoją współpracę, więc superchargery z tych stacji będą znikać, co pod dużym znakiem zapytania stawia zarówno superchargera w Katowicach na Alei Murckowskiej, jak i superchargera w Ciechocinku czy Supercharger w Kostomłotach, chociaż akurat za tym ostatnim chyba nikt płakać nie będzie. Wręcz bym powiedział, że może to nam wszystkim przynieść dużo dobrego. Poza tym nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć, że cokolwiek się w ogóle dzieje. No i pośrednio zahaczamy już o temat drugi, a więc nowe superchargery w Polsce. Bo uwaga, uwaga, ruszyła budowa superchargera w Szczecinie. Zlokalizowana jest przy ulicy Andrzeja Struga 42 na parkingu obok Outlet Park Szczecin. Lokalizacja wydaje się być naprawdę bardzo sensowna. Jest przyłączona 2 MW, ma powstać 12 stanowisk z możliwością późniejszej rozbudowy. Jest cień szansy, że jeśli wszystko pójdzie bez problemów, to supercharger zostanie otwarty jeszcze w czerwcu tego roku. Druga lokalizacja budzi nieco więcej wątpliwości. To miejscowość Rumia nad Gdynią, w której to najprawdopodobniej w okolicy ulicy Grunwaldzkiej też ma powstać supercharger. Podobno nawet już powoli zaczyna powstawać. Jest informacja od sieci Auchan, że obecnie na ich parkingu razem z firmą Galposter prowadzą budowę ładowarek, ale innego operatora. Stąd niektórzy bardziej na celownik brali parking na znajdującej się nieopodal Castoramie. Ostatnie przesłanki ponownie jednak wspominają parking Auchan, więc bardzo prawdopodobne, że na jednym parkingu, który swoją drogą jest gigantyczny, powstaną dwie różne stacje ładowania. Pierwsza to właśnie ta sieć innego operatora pod wiatą z panelami fotowoltaicznymi, a druga to właśnie sieć superchargerów. Jako, że niedługo będę w Gdyni, to postaram się trochę po tej okolicy pokręcić. Kto wie, może uda mi się nawet coś zauważyć. Jak ktoś wie coś więcej na ten temat, to gorąco zachęcam do podzielenia się wiedzą w komentarzu pod filmem. Każde informacje są na wagę złota.
Patrząc na rozbudowę superchargera w Krakowie na centrum handlowym Bonarka, wyglądało to tak, że w lipcu rozpoczęła się budowa, a z początkiem grudnia było oddanie obiektu do użytku, malowanie i te prace końcowe. Jeśli podobne tempo będzie zachowane w Rumi oraz w Szczecinie, to bardzo prawdopodobne, że jeszcze w te wakacje będziemy mogli z tych superchargerów skorzystać. Ceny Tesli Model Y idą do góry. Zapowiadane podwyżki cen Y-ów stały się faktem, jednak nie do końca aż tak prawdziwym, jak Tesla to zapowiadała. Bo okej, w konfiguratorze ceny standard range'ów i performance'ów skoczyły o około 10 tysięcy złotych, jednak w tym samym momencie wszystkie auta w inwentory, a więc jadące z fabryki lub już czekające na placach, zostały przecenione i przycena ta wynosi, cóż za przypadek, 10 tysięcy złotych. Co za przypadek? Jak tylko wyprzedadzą się demówki i na inwentory pojawią się znowu samochody z zerowym przebiegiem, to wydaje mi się, że dla wielu osób wróci sytuacja sprzed podwyżek. No bo tak naprawdę w Tesli nie mamy zbyt wielu możliwości konfiguracji. Jeżeli tylko będziemy mieli lakier, który nam pasuje i wnętrze, które nam pasuje, białe albo czarne, hak możemy sobie dołożyć, felgi możemy sobie zamienić, co tam jeszcze, autopilota możemy w każdym momencie wykupić. I mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało, bo na chwilę obecną Y Standard Range ma troszkę zbyt małą różnicę cenową od Y Long Range, bo teraz to jest 20 tysięcy złotych i to jest naprawdę niewielka różnica, szczególnie patrząc na to, co się dostaje w long range'u i patrząc na to, że long range'a też możemy cały czas wziąć na rządowej dopłacie, nawet jako osoby prywatne, bo jego ceny akurat pozostały bez zmian, on dalej zaczyna się od 224 900 zł. Przedostatni temat, stało się, poniekąd nowa Tesla Y wjeżdża do Europy. Tyle tylko, że nie chodzi tu o odmianę poliftingową, a zmodyfikowaną aktualną. Niektórzy zastanawiali się, czy jest szansa na to, aby w Europie pojawił się Y w odmianie 7-osobowej, a tymczasem pojawił się Y w odmianie 2-osobowej. Jest to odmiana, która nawet nie pojawi się na oficjalnej stronie. Przy chęci zamówienia takiego auta należy kontaktować się bezpośrednio z Teslą. Do tego póki co pojawiać się ma wyłącznie na francuskim rynku. A po co taka odmiana powstała? Ano właśnie z powodu francuskiego rynku, który dla przedsiębiorców oferuje ulgi podatkowe na pojazdy zarejestrowane jako 2-osobowe. Auto wyróżnia się tylko i wyłącznie tym, że nie posiada drugiego rzędu siedzeń, a dzięki temu posiada przestrzeń bagażową na poziomie 2158 litrów. Z zewnątrz jakichkolwiek wyróżników próżno szukać. Ostatni news. Matrycowe reflektory podczas jazdy pojawiają się w przedliftingowych trójkach oraz w Y-kach. Najnowsza aktualizacja, która pojawia się w coraz większej ilości aut również na rynku polskim, wprowadza wycinanie stref świateł drogowych również podczas jazdy. Niestety aktualizacja wysyłana jest stopniowo, to znaczy z każdym kolejnym dniem obejmuje coraz większą pulę samochodów, a nie wszystkie naraz. Chciałbym Wam już teraz pokazać, jak te reflektory świecą po zmroku, ale niestety w naszym Y-ku jeszcze tej aktualizacji nie mamy dostępnej. Niemniej, jak tylko się pojawi, to oczywiście będę je dokładnie sprawdzać. No i to by było na tyle. Dajcie znać, czy taki format się Wam podoba, czy chcielibyście, aby na stałe zagościł w programie mojego kanału. Czekam na Wasz feedback. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.